witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż pozostałe dotychczasowe odcinki. Podróżujemy już około 4 miesięcy i nie ukrywamy, że troszkę się już zmęczyliśmy podróżą i czas na przerwę. Dodatkowo zdecydowaliśmy, że warto podratować trochę nasz budżet na dalsze podróże. W związku z tym znaleźliśmy pracę i będziemy pracowali przez najbliższe tygodnie na farmie mlecznej. Dlatego dzisiejszy odcinek pokaże Wam, jak wygląda praca w Australii na farmie. Muszę od razu uprzedzić, że będziemy nagrywać telefonami, nie będziemy brać naszego aparatu do pracy, ponieważ podejrzewamy, że praca nie będzie zbyt czysta. Więc od razu z góry ostrzegam, że dźwięk i obraz mogą troszeczkę pozostawiać do życzenia, ale na pewno odcinek będzie ciekawy, będzie się działo. Zapraszam! Pierwsze zdanie dnia na farmie mlecznej to karmienie cielaków. Te tutaj w zagrodzie są wyjątkowo małymi cielakami. Są jeszcze za małe, żeby móc żyć w stadzie innych cielaków. I mają taką specjalną, taki specjalny podajnik, imitujący krowie. Głodne cielaki czekają, te już jedzą, ten na środku duży to oczywiście byczek. Co tam się dzieje? Cielaki normalnie nie pozwalają w ogóle do siebie podejść, ale podczas karmienia są tak zaślepione mlekiem, że po prostu można do nich spokojnie podejść, pogłaskać, dotknąć. I tutaj trwa non-stop konkurencja i walka o te to. Po prostu tak się przebijają między sobą, to niesamowite. Krowy już nakarmione i poszły sobie gdzieś tam, a tu mamy dwójkę zwycięzców, którzy mają dla siebie cały zbiornik i jeden jeszcze w zapasie, jakby ich zabrakło, ale pewnie znajdziemy je za kilka dni, takie wielkie tutaj upasione. Tak, ty już się najadłaś. No dobrze. Zanim krowy będą wydojone, trzeba je zagonić z pastwiska do mleczarni. Ponieważ pastwiska są ogromne i całość rozlega się na wielkich powierzchniach, do zaganiania krów używane są właśnie pojazdy. I jadę właśnie małym samochodzikiem. Można również używać kłada, ale na kładzie bym Wam za wiele nie pokazała. I właśnie dojeżdżam do pierwszego stada krów. Witam Panie, zapraszam na dojenie, zapraszam. Hej! Tak właśnie wygląda nowoczesny kowboj. Heja, heja, he, he. Heja! Zapraszam! Idziemy, idziemy! Idziemy, idziemy! I tak właśnie jeżdżę, kręcąc ósemki po pastwiskach, zaganiając krowy, przeróżne okrzyki wykorzystując.
Część krów nie ma problemu z tym, żeby dojść do mleczarni, ale ostatnie, starsze, leniwe, trzeba zaganiać i poganiać. Dalej, dalej, panienki, idziemy. Zapraszam do środka. Pięknie. Krowy często wchodzą same do tej maszyny dojącej, ale czasami niektóre z nich mają spore opory przed tym, więc trzeba im trochę pomóc i je troszkę popchać. W związku z tym z tutaj tej zagrody trzeba je przepchać do drugiej, którą się później zamyka i automat już je później tam odpowiednio ustawia. Move! Move! Krowy cierpliwie czekają w kolejce do dojenia. Tam w środku czeka na nie dodatkowo pyszna pasza na podajniku. Ja tu jestem po to, żeby pomóc niezdecydowanym i jako, że dzisiaj jest ciepły dzień, to zostały włączone spryskiwacze, żeby troszkę ochłodzić tutaj krówki podczas czekania, żeby im uprzyjemnić cały proces. Dlatego po prostu moknę i czuję się jakby lało, a jest deszcz. Gdzie jest tęcza? Codziennie na tej farmie krowy dojone są dwa razy i właśnie odbywa się dojenie. Do wydojenia jest 400 krów, podzielone są one na dwa stada i na tą platformę wchodzi 50 krów na raz. Do takiej ilości krów dojenie nie odbywa się ręcznie, tylko oczywiście za pomocą maszyn. I działa to w taki sposób. Mamy ssawki i musimy je zamontować w sobie. Ona wie, kiedy wyłączyć sanie i po dojeniu krowy dochodzą z drugiej strony. Bardzo obsłużona klientka, szczęśliwa, wraca na pastwisko, gdzie spędzi kolejne kilka godzin na błogim przeżuwaniu trawy. Wspaniale, no jaka szczęśliwa, no i super, tak? Pierwsze stado już wydojone, załatwione, drugie czeka na swoją kolej, muszę im tylko otworzyć bramkę, tak żeby się stada nie pomieszały. Jak widzicie za mną, krowy niekoniecznie czekają z załatwianiem swoich potrzeb. Wręcz nawet mam takie podejrzenie, że specjalnie robią to tutaj, żeby utrudnić nam trochę życie. Przez to gumowce mają prawdziwy test nieprzemakalności, no i można śmiało powiedzieć, że jest to gówniana robota. Proszę bardzo, zapraszam panie tu do środka. Proszę bardzo, wchodzimy pojedynczo, nie pchać się. Na serio, nikt, żadna? A. Zwykle te pierwsze łatwiej wchodzą i chętniej. Są jakieś takie bardziej po prostu współpracujące, te ostatnie to jest zwykle największa masakra. Jak gdyby ktoś się zastanawiał, jak wygląda stado 200 krow od środka, to właśnie tak wygląda. Stado 200 krow, jak się stoi w środku jego. Takie coś. A uważać, żeby nie staranowały. Po dojeniu trzeba wyczyścić cały sprzęt i plac również. Po to, żeby świeże mleczko trafiło czyściutkie do kartoniku w sklepach. Nasze dzisiejsze zadanie polega na sprzątaniu. Sprzątamy opony, których tu jest pełno, a służą do tego, żeby przytrzymywać folię od kiszonki dla krów, ponieważ teraz zbliża się sezon, za niedługo sianokosów i ta kiszonka będzie przygotowywana. Są puste miejsca i stare opony zostały i zobaczcie, jest po prostu masakra.
wszystkie te opony musimy przewieźć w jedno miejsce, żeby później można było wygodnie je układać, znowu wykorzystywać na tej kiszące, tak jak tutaj zresztą widać. Tak to później wygląda, efekt końcowy. A teraz, jako że ja już swoje pojeździłem, jest zmiana warty i co? Kobiety na traktory. Jeżdżenie traktorem i przewożenie opon z jednego miejsca na drugie miejsce. Przy przerzucaniu opon jesteśmy bardzo uważni, bo wiemy, że w tych chaszczach i w samych oponach mogą żyć różne stworzenia i właśnie nam się trafił. I nie jest to wąż, spokojnie, ale jest to pająk. Po angielsku nazwa to redback. Jest to pająk, który jest jednym z najbardziej jadowitych pająków w Australii. Siedzi tam. Wylazł z opony, teraz się schował za oponę. Specjalnie dla was odchylam oponę, żebyście mogli je zobaczyć. Widzisz go? Jest, nie? Tu siedzi. Kolejny okaz, nie wiemy tym razem co to jest. Wisi sobie na oponie, łazi po niej również i ma takie kły do kłucia, takie no z 5 mm dobre, więc nawet chyba ta rękawica by mi nie pomogła. Także trzymamy się na dystans, niech on sobie stąd zejdzie, a my wrzucimy oponę i wywieziemy. Las do środka i teraz jak to włożyć na ładowarę, żeby tam za bardzo paluchów nie pchać. Także no, takie codzienne utrapienia. Bo jak widzicie, sceneria ładna, ale akurat ta praca jest po prostu do... Akurat za to jest ta kupa tych opon, mówi, że ładnie. No dobra, tam jest sceneria ładna. I tam. I w takich właśnie okolicznościach i warunkach przyszło nam spędzić miesiąc i jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy. Praca na farmie to naprawdę była wspaniała przygoda, wiele się nauczyliśmy i dowiedzieliśmy się naprawdę dużo ciekawych rzeczy, nie tylko o samej farmie, ale również o Australii. A znalezienie pracy w Australii tak naprawdę nie jest wcale trudne. Trzeba tylko trochę chęci i trochę wiedzy. Podczas tego miesiąca zebraliśmy nową energię, odpoczęliśmy troszkę od podróży, ale teraz znowu chcemy jechać dalej, a wiemy, że przed nami cudowne miejsca, stan Wiktoria, Tasmania, także będzie się sporo działo, będą na pewno ciekawe odcinki, z tego mamy kilka pomysłów przygotowanych, także zostańcie z nami.